Moim gościem jest pan dr Waldemar Nikliński, patolog i dyrektor Laboratorium Chemii i Immunologii w szpitalu w Cook County. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, no spotykamy się dzisiaj w związku z sytuacją, jaka panuje w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Koronawirus, wirus, który no dziesiątkuje ludzkość, ale nie jest to pierwsza pandemia, jaką właśnie ludzkość zna. Mógłby pan przybliżyć nam te poprzednie epidemie ospy, wirusa hiszpanki? Czym one się różnią od obecnego wirusa? Proszę państwa, w historii, całej naszej historii ludzkości, epidemie i pandemie występowały przez cały czas. Jedno z najgroźniejszych, ja może trochę historii przypomnę, jedno z najgroźniejszych była epidemia ospy prawdziwej. Choroby, która dziesiątkowała populację ludzką przez wieki. To nie hiszpańskie armaty i karabiny pozwoliły Hiszpanom podbić Azteków i Majów, ale to przede wszystkim ospa prawdziwa, która zdziesiątkowała ich strasznie. Choroba, która objawiała się drobnymi krostami, później owrzodzeniami. Śmiertelność sięgała od 30 do 95%. I proszę sobie wyobrazić, jakie były konsekwencje tej choroby w różnych okresach historycznych. Dopiero wielki przełom dokonał się pod koniec XVIII wieku. Angielski lekarz Edward Jenner zauważył, że kobiety, które doją krowy, przechodzą jakoś podobną chorobę i nie umierają na ospę. Nikt mu nie wierzył, dopiero kiedy został lekarzem, sam postanowił to sprawdzić. Kiedy trafiła do niego chora pani, dojarka, on użył jej płynu z jej owrzodzenia i zrobił małą rankę u 8-letniego chłopca i przeniósł tą substancję. I okazało się, że ten chłopiec w ogóle nie jest wrażliwy na ospę. I w ten sposób powstało pierwsze na dużą skalę możliwości szczepienia. Przeniesiono ją w całej Europie i w tej chwili choroba jest wyeliminowana, eradykowana. Ale proszę pamiętać, że pani jest młodsza ode mnie, ale jeszcze w latach 60. we Wrocławiu ludzie chorowali na tę chorobę i kilka osób zmarło. Wtedy zaszczepiono cały Wrocław, 250 tysięcy ludzi i zatrzymano postęp. Ostatni raz naturalne zachorowanie na ospę było w latach 70-75. W tej chwili wirus jest tylko przechowywany w kilku laboratoriach wojskowych i publicznych. Także jest to wielki sukces medycyny. Te szczepionki są wielkim, sukcesem medycyny. Może podam jeszcze jeden przykład, gdzie Polacy odgrywali dużą rolę. W okresie międzywojennym bardzo słynny Polak Rudolf Weigel, który pracował we Lwowie, opracował szczepionkę przeciwko durowi plamistemu. Była to choroba, która zabijała mnóstwo ludzi w północno-wschodniej Polsce i Europie. Ta szczepionka uratowała Europę i uratowała cały świat. On wyjechał do Chin i podawał te szczepionki. Miliony Chińczyków uratował. Kilkakrotnie był przedstawiony do Nagrody Nobla. Niestety nigdy jej nie przyznano, bo w zależności od tego, czy Lwów był po stronie rosyjskiej, okupowany przez Rosjan, czy Niemców, to jedna albo druga strona się buntowała. Niemcy nie lubili, bo on był naprawdę Austriakiem spolonizowanym, ale czuł się Polakiem. Inna taka wielka choroba, która nawiedzała Amerykę, to było poliomyelitis. To jest choroba dzieci, gdzie paraliżowała różne... Dzieci chorowały i powikłaniem tej choroby był paraliż. Od małych form nóg do wszystkich kończyn, czy nawet do śmierci. I tak zwane porażenie dziecięce. Nie mogli sobie lekarze poradzić z tym, bo nie było środków na leczenie, nie było środków na badania. I taka organizacja jak March of Dimes, to były kobiety, matki tych dzieci, które zrzuciły się po te symboliczne 10 centów i zbudowały fundusz na naukę i budowę tej szczepionki.
Duży wkład w tej dziedzinie miał Polak Hilary Koprowski, który w zasadzie zbudował pierwszą szczepionkę. On użył wirusa atenuowanego, czyli o zmniejszonej chorobotwórczości i w 1951 pierwszy raz zaszczepił dzieci w takim sierocińcu. Zaszczepił siebie, zaszczepił pracowników, zrobił duże badania na tej szczepionce w Afryce, ale niestety nigdy jego szczepionka nie dostała pozwolenia na rozprowadzanie w Stanach Zjednoczonych. Ale dzięki temu ja byłem uratowany. Ja miałem koleżankę jeszcze w Zosie, która przeszła tę chorobę i kulała na jedną nóżkę, ale jak Koprowski nie dostał pozwolenia na rozprowadzanie tej szczepionki tutaj w Stanach, to podarował ją Polsce. I dzięki temu wszyscy Polacy w owym czasie zostali zaszczepieni jego szczepionką i zatrzymaliśmy postęp tej choroby w Polsce. Tutaj w Stanach główną osobą, która zbudował podobną szczepionkę, był doktor Salk. Doktor Salk użył zabitego wirusa, którego wszczepiał do organizmu ludzkiego. Był to w latach 50. największy eksperyment medyczny świata. Matki zgodziły się, aby 2 miliony dzieci amerykańskich zaszczepić tą szczepionką i dopiero po roku oceniano jej efektywność. I oczywiście, jak się okazało, że ona chroni przed chorobą, on został bohaterem. Ale jak to zwykle bywa w uszczycie sławy, zawsze się jakieś komplikacje pojawiają i okazało się, że w jednej fabryce, która produkowała tę szczepionkę, nastąpiło zanieczyszczenie, także niedokładnie zabito te wirusy i część dzieci zachorowały po tej szczepionce. Była to taka tragedia, że od tego czasu wprowadzono pewne standardy i warunki badania szczepionek, które obowiązują do dzisiaj. I jeszcze już skończę, jeszcze drugim Polakiem, który brał udział w rozwoju szczepionki na polio, był dr Albert Sabin, który urodził się w Białymstoku, w mieście, gdzie ja studiowałem. Skończył tam szkołę średnią i wyemigrował do Stanów. On stworzył szczepionkę, która używała żywych wirusów i była doustna, łatwiej rozprowadzana. Przez wiele lat była używana w zwalczaniu i zapobieganiu choroby polio. Panie doktorze, skupmy się może teraz już na tej obecnej pandemii, na wirusie SARS-CoV-2, bo teraz też mamy szczepionki, które są nadzieją na pokonanie tego wirusa. Mamy szczepionkę Moderny, Pfizera, ostatnio również Johnson & Johnson wydał swoją. Czym te szczepionki się różnią i jaki jest ich skład? Więc co to jest szczepionka? Zacznijmy od tego. Jest to substancja biologiczna, którą podajemy organizmowi, który powoduje lekko chorobę, czy lekkie zakażenie i uczy nasz ustrój immunologiczny bronić się przed prawdziwym patogenem. I takimi szczepionkami mogą być mikroorganizmy, wirusy, bakterie, żywe, ale zwykle to się nazywa o zmniejszonej zjadliwości, zabite mikroorganizmy lub część cząstki struktury mikroorganizmu, które podajemy. I tak było do tej pory. Dopiero od kilku miesięcy czy od kilku lat postanowiono zbudować inną szczepionkę, gdzie zamiast gotowej struktury patogenu podajemy receptę, jak tę strukturę zbudować i używamy mechanizmu własnego naszej komórki, aby to zrobić. To są szczepionki mRNA, czyli można to porównać, że jak chcemy iść do apteki i kupić gotowy produkt wyprodukowany w Chinach, albo dajemy receptę farmaceucie, żeby on nam zbudował tę szczepionkę na miejscu. Czyli już te szczepionki Moderny i Pfizera bazują na mRNA, tak, prawda? Tak. I chcę zaznaczyć, że Polacy mieli duży udział w tym. Mhm. Szczególnie grupa profesora Jemielity, który od blisko 10 lat, może dłużej, pracował nad szczepionkami mRNA, nie w kierunku wirusowym, ale jako szczepionkami przeciwko chorobom nowotworowym. I on główny
problem z tymi szczepionkami polega na tym, że mRNA jest strukturoreceptor, jak zbudować białko. Koduje 3 nukleotydy, koduje 1 aminokwas. I te związki są bardzo chwiejne, bardzo wrażliwe na substancje, na różne enzymy. I profesor Jemielita zmodyfikował chemicznie w jakiś sposób te przynajmniej mRNA, jest objęte patentem. Ja wiem, że Uniwersytet Warszawski sprzedał ten patent Pfizerowi. Czy to było użyte w tej szczepionce, tego 100% nie wiem, ale proponuję kiedyś zaprosić profesora Jemielita, to wszystko nam opowie. Bardzo chętnie porozmawiamy z nim. Także są to szczepionki mRNA, to inny rodzaj szczepionek, ale działają dokładnie tak samo. Nasz ustrój, nasza komórka buduje część struktury patogenu i dzięki temu nasz ustrój uczy się odpowiedzi na niego. Są różne odpowiedzi komórkowe czy humoralne. No ja zajmuję się oceną odporności humoralnej, czyli przeciwciałami przeciwko patogenom i przeciwciałami, które budowane są przez szczepionki. No skoro już Pan zaczął mówić o tym, czym się Pan zajmuje, to proszę nam poszerzyć trochę te informacje. Czym w laboratorium tutaj w szpitalu w Cook County się zajmujecie? Jak już wspomniałem, szczepionka czy naturalna ekspozycja na patogen wywołuje odporność komórkową i humoralną. Komórkowa jest bardzo trudno do zbadania i tylko wyspecjalizowane laboratoria mogą to badać. Humoralna jest łatwiejsza, bo badamy przeciwciała, które są zbudowane przez nasz ustrój w wyniku szczepień. I na przykład w przypadku tej szczepionki Pfizera i Moderny to firma Roche brała udział w tym i oni mają jak gdyby opatentowany czy dopuszczone metodę badania przeciwciał. Ale mnie się udało znaleźć na rynku inny test, który też tak samo dobrze bada przeciwciała po szczepieniach. Ja mam tutaj taki slajd, który pokazuje, że wirus SARS-CoV-2 jest nazywany koronawirusem, bo ma takie szpikulce, czy takie spajki, jak to po angielsku się mówi, ale nasza obrona immunologiczna może dotyczyć tych spajków, albo może dotyczyć nuklearkapsy, które zbudowany jest wirus i są różne przeciwciała, różne metody. Żeby badać w szczepionce Moderny i Pfizera używa się informacji dotyczącej spike, tego kolca wirusa. I dlatego trzeba znaleźć testy, które badają przeciwciała przeciwko temu białku. No i udało nam się znaleźć taki test. Jest to test, który ma zdolność mierzenia ilościowego, ile tego białka jest. Nie ma standardów, więc na razie to są takie arbitrary units, ale jak widzicie Państwo, tutaj podaję 3 grupy szczepień, badania przed pierwszą szczepionką, w okresie drugiej szczepionki i 2-3 tygodnie później. Odpowiedź naszego ustroju jest bardzo duża. Przekracza nawet zdolności mierzenia w tej metodzie. Także widać dokładnie, że te szczepionki coś robią, czyli budują naszą odporność. No właśnie, te szczepionki różnych firm są różnie podawane. Na przykład Pfizera i Moderny musimy przyjąć 2 dawki. Johnson & Johnson to jest jednodawkowa szczepionka. Czy można powiedzieć, że któraś jest lepsza, któraś jest jakby słabsza, gorzej działa? Co na przykład, no mamy kilka tych szczepionek do wyboru i tak sobie myślimy, którą z tych szczepionek mamy wybrać, żeby była najlepsza dla nas. Czy jakąś taką podpowiedź mógłby Pan dać? W tej chwili nikt nie udzieli takiej odpowiedzi, bo nawet firmy, które badają te szczepionki, nie używają tych samych standardów oceny. W związku z tym trudno jest je porównać.
szczepionki Moderny i Pfizera, jak wspomniałem, są to szczepionkami mRNA. Mhm. Natomiast Johnson & Johnson używał technologii taką samą jak do produkcji szczepionki na przykład na grypę, gdzie używa się adenowirusa, takiego wirusa nieszkodliwego w zasadzie dla nas. Wbudowuje się to sekwencję struktury, którą chcemy mieć że tak powiem, zbudowana przez ten organizm, ale produkcja tego następuje w laboratorium, czy w liniach komórkowych, czy w jakichś innych jajkach, czy w innych produkcji. Dopiero się ją izoluje i zabitymi wirusami to szczepionko szczepi się nas. Która jest lepsza, nie odpowiem. Ja myślę, że trzeba zaszczepić się taką, która jest najszybciej dostępna. Pojawiają się też różne teorie na temat tego, co w tych szczepionkach się znajduje. Niektórzy mówią, że tam możemy znaleźć jakieś nadajniki, chipy, czy nawet wstrzykuje się nam cudze DNA. Panie doktorze, czy to jest prawda? Wstrzykuje się DNA i cudze też, ale na przykład w przypadku Pfizera i Moderny wstrzykuje się DNA, a mRNA, czyli kwas ribonukleinowy, który w ustroju ludzkim w zasadzie nie ma możliwości odwrócenia się do DNA, tylko bo wymagany jest specjalny enzym reverse transcryptaza, który jest tylko w wirusie, a tutaj tego nie ma. I szczepionka Pfizera i Moderny to są czyste nici tego kwasu rybonukleinowego, zamknięte w takiej kapsułce lipidowej, mikrolipidowej, ponieważ to potrzebna, żeby ją ochronić tą substancję i żeby ona łatwiej wniknęła do naszych komórek. Natomiast nie możemy bawić się we wszystkie teorie spiskowe. Mhm. Musimy, proszę Państwa, musimy wierzyć nauce amerykańskiej, naszej nauce. My z żoną pracowaliśmy w Narodowym Instytucie Zdrowia przez 10 lat i braliśmy udział w badaniach podstawowych i wierzymy w osiągnięcia nauki amerykańskiej, NIH-u, CDC, czyli Centrum Kontroli Chorób i FDA. Nie możemy polegać na informacji z internetu, że czy ktoś coś napisał. Ufajmy naukowcom amerykańskim, naszym naukowcom, którzy chcą nas uratować i chcą nas wyleczyć. To mogę tylko sugerować. A kto się kwalifikuje do szczepień? Bo jak na razie na przykład nie słyszeliśmy o tym, żeby zachęcać do szczepienia dzieci. Na razie te szczepionki są, zdaje się, dla osób dojrzałych, że tak powiem. Rzeczywiście badania w trzecim etapie badań klinicznych i Moderna, i Pfizer badają tylko osoby dorosłe i na razie wskazaniami do szczepionki są osoby dorosłe, ponieważ te osoby są najbardziej zagrożone silnymi konsekwencjami choroby, osoby starsze, ale na przykład nie badano kobiet ciężarnych, ani nie badano dzieci. Jeśli chodzi o kobiety ciężarne, to Amerykańskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii uznało i zaleca, że kobiety ciężarne powinny szczepić się przeciwko wirusowi, gdyż w ich ocenie ryzyko choroby i dla kobiety, i dla płodu jest większe niż ryzyko szczepionki. Teraz już znamy, zaszczepiliśmy przecież na dzień dzisiejszy, ja myślę, kilkadziesiąt milionów Amerykanów już i znamy, jakie są powikłania. Bazując na pracy z ubiegłego miesiąca, pracy oceniającej powikłania po 14 milionach szczepień. Takie poważne powikłania w postaci reakcji anafilaktycznej występują od 2,5 do 5 przypadków na milion zaszczepień. To jest bardzo małe. Dlatego też, nie wiem czy pani wie, po każdym szczepieniu osoby szczepione proszone są o zostanie przynajmniej pół godziny do godziny, bo
obawiamy się, nie obawiamy się, po prostu chcemy mieć pewność, że jak wyjdą z miejsca, gdzie były szczepione, to będą bezpieczne. Takie rzeczy jak ból mięśnia, gorączka, trochę złe samopoczucie, to należy to przyjąć jako rzecz naturalną. No to nie jest nic nadzwyczajnego, prawda? Oczywiście. I to, że po drugiej szczepionce się czujemy gorzej, to bardzo dobrze. To znaczy, że ta szczepionka działa, że ten związek biologiczny, który wstrzykujemy, działa. Tak jak wcześniej powiedziałem, szczepionka to jest wprowadzenie związku biologicznego, który spowoduje, imituje infekcję z małymi konsekwencjami. A co z osobami, które już chorowały na koronawirusa? Wiele z nich mówi, że no, ja już przeszłam chorobę, więc mam przeciwciała, nie muszę się szczepić. Czy to prawda? My zbadaliśmy, jak wie inne laboratoria, że osoby, które przechorowały, mają na pewno przeciwciała od 3 do 6 miesięcy. Ja myślę, że są jeszcze pewne, istnieje pamięć immunologiczna, którą nie umiemy zbadać. Współczesne, teraźniejsze wskazania to nawet osoby, które przeszły chorobę, czyli miały kontakt z wirusem po 3 miesiącach, powinny być szczepione. Ale termin szczepienia zależy też od kraju. W Europie, w Polsce ja myślę, że jest trochę inny niż w Stanach Zjednoczonych. Kiedy pana zdaniem pandemia się skończy? Tego naprawdę chyba nikt nie wie, ale myślę, że skończy się wtedy, kiedy zaszczepimy 60-70% populacji, nie tylko amerykańskiej, ale prawie na całym świecie. To zajmie nam rok, a może i dłużej. Ale na przykład ciekawą rzeczą jest ze szczepionkami tymi mRNA, że wiem, że wirus mutuje i że prawdopodobnie trzeba będzie może zmodyfikować tą szczepionkę. W tym systemie jest to bardzo łatwe, ponieważ wystarczy wbudować w maszynę, bo szczepionki są produkowane przez maszyny, skomplikowane maszyny, które syntetyzują kwas rybonukleinowy i będzie łatwo można zmienić sekwencję w zależności od tego, jak mutuje wirus. Panie doktorze, teraz takie proste pytanie podstawowe, które sobie zadaje wiele osób. Szczepić się czy nie? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Jest takie stare powiedzenie medico curare ipsi, czyli lekarzu lecz się sam. I wszyscy, którzy pracowali nad szczepionkami, którzy wynaleźli i w historii, i współcześnie, Koprowski, Sabin, szczepili się najpierw siebie, zaczynali od swojej rodziny, bo ktoś, kto zbudował, musi wierzyć w to, że to, co daje, to jest dobre, czyli zaczyna od swojej rodziny. My, moja żona, moje córki, my pracujemy w medycynie i wszyscy poszliśmy się szczepić, żeby pokazać, że tak powinno się robić. Także tym przykładem zakończymy już dzisiaj naszą rozmowę. Także dziękuję, panie doktorze. Moim gościem był pan doktor Waldemar Nikliński, dyrektor Laboratorium Chemii i Immunologii w szpitalu w Cook County. Dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo.